Radha Radha. Haribol. Haribol. Radha Radha. Mistrz twierdzi, że na terenie Hiszpanii dawniej była Atlantyda. Maestro dice que en terreno de España estaba antes parte de Atlantida. Que tú puedes decir algo sobre este tema. Lo que yo sé de la Atlántida en España, sobre todo la costa de Cádiz, Sevilla, Huelva. Przede wszystkim tutaj mówimy, jeżeli mówimy o Atlantydzie, to jest plaża Huelvy, Sevilla i Cádiz. Huelva, Sevilla i Cádiz. I Cádiz. Ahí hay una parte de la Atlántida. To jest część Atlantydy. En el Coto de Doña Ana, tam, ahí dicen que está enterrado. En Coto de Doña Ana, tam się mówi, sí, że jest tam zakopane. Y se han encontrado cosas también del tiempo aquello. Stare rzeczy się znalazły. Y eso fue cuando África se separó de América y de Europa. To było w tych czasach, jeżeli Ameryka... Afryka o Ameryka? África se separó del continente, los continentes estaban cerrados y se abrieron. Kontynenty były po prostu zamknięte i się po prostu otworzyły. Czyli przed rozłączeniem kontynentów. Claro. Tak, tak. I ahí está después está por la parte de Cuba, por la parte Kuby de toda la parte esa del Centroamérica. América Centralna. Todo esto estaba unido y ahí. Todo wszystko razem. Y ahí se han quedado, ahí en Cuba hay pirámides. Son pirámides. Y la parte es hundida también. Están todas hundidas. Tam są po prostu pewne części Kuby zatopione, gdzie są piramidy i w ogóle tam miasta są starożytne, w ogóle są. Esto era una civilización muy antigua. To była bardzo stara cywilizacja. Y iban hacia la India en peregrinaje. Oni chodzili aż do Indii, dochodzili w pielgrzymce. Czy istnieje taka możliwość, że Ziemia wcześniej była mniejsza? Es una teoría que la Tierra fue más pequeña antes. No, era más pequeña. Nie, absolutnie nie. Estaba concentrada la Tierra. Ziemia była po prostu jakby skoncentrowana więcej wcześniej. Y al abrirse, terremotos, maremotos. Były różne trzęsienia ziemi, były jakieś tam powodowane. Pues se abierto la Tierra. To się Ziemia po prostu otworzyła. Czy mistrz mógłby coś powiedzieć na temat istot, które żyły na Atlantydzie? Tu puedes hablar algo de seres que vivieron en Atlantida. Claro, eran hombres muy especiales. To byli ludzie bardzo specjalni. Tenían una civilización muy avanzada. Była to cywilizacja bardzo zaawansowana. Hacían comercio. Robili jakby taki biznes. Y cuando salían de la Atlántida, venían a varios puntos. Por ejemplo, ahí antes de llegar a Vélez Málaga, en el río. Tam, gdzie jest przez Vélez Málaga, ahí tenían un asiento. To tam było jakby takie ruiny były tam. Claro, y de ahí continuaban hacia Francia. Desde Vélez Málaga hasta claro, Francia. Se iban para la parte del norte, a Francia, Francji, tam. Y así iban hasta la India. Dochodziły aż do Indii. Tam, y hacían, podróże były takie. Claro, hacían comercio con otros. To były wymiany handlowe po prostu, które były między innymi cywilizacjami po prostu. Nie? Y eso era después de aquí había agua. A tutaj było el mar. Wody. Ahí al lado está el Torcal. Un sitio especial. Jest takie miejsce, się nazywa Torcal, specjalne miejsce. I eso estaba cubierto con el agua. To było po prostu pod wodą. Claro, las aguas fueron descendiendo. I potem wody opadały. I ahí empezaron los grandes terremotos. I były jakieś trzęsienia ziemi. I maremoto. I były też tsunami. I ahí fue cuando lo que es la Atlántida se perdió. I potem Atlantyda się po prostu poszła pod wodę. Tak, zanurzyło się. Czyli w wyniku ruchów tektonicznych te cywilizacje zostały zniszczone. Po movimientos tektonicos estas civilizaciones se desaparecieron? Claro. Tak. A czy mistrz mógłby coś powiedzieć na temat cywilizacji Lemuria? Ty, tu conoces una civilización que se llama Lemuria? Sí, la conozco, sí. Tak, on zna tą cywilizację. Hay muchas civilizaciones. Es dużo innych cywilizacji. Muchísimos puntos, hay mucha gente.
Que incluso, como hemos dicho en otras ocasiones, vivían debajo de la tierra. Byli ludzie, co mieszkali pod ziemią. I otros vivían afuera i otros venían. I era un intercambio, era un intercambio de cultura. Był po prostu zamiana, znaczy się kultur, wymiana doświadczeń, wymiana kultur była. Wymiana kulturowa. Ahí empezaron algunas guerras, były pewne wojny. Conquistaban los terrenos y hacían los países. Sí. Era unos tiempos muy difíciles. Były po prostu czasy bardzo trudne. La Babilonia también, la Gran Babilonia. Była Babilonia też. Ahí había una serie de culturas muy fuertes y llegaron były bardzo silne kultury tam. Claro, a corrompirse, de ahí viene. I po prostu się jakby podgniły niektóre kultury. Viene la historia de los masones. Idzie tam de la Virgen, historia masoniczna i też masonka. Jakiejś świętej matki. Claro, jest, la Virgen Negra. Matka Boska Czarna. I todo esto era la madre de los cielos, decían ellos, que era la madre de los cielos. Oni powiedzieli, że to jest matka niebios. I de ahí la Iglesia Católica ha empezado su rollo. I stamtąd Kościół katolicki po prostu zaczął brać swoje jakby korzenie. Viene todo de Babilonia. To wszystko wychodzi z Babilonii. Czyli z tego upadłego narodu. De esta sociedad que está caída. Claro. Tak, claro. Wiem, że to jest prawda. Claro. Tak. Una sociedad que era pagana. To no, jest takie no era społeczeństwo, pura, era które pagana. Było, no, pagana to jest taka, znaczy się, oni nie mieli jakiejś tam demoniczna, jakby tak sí, powiedzieć. Demoniaka. Demoniaka, jest demoniaka, la palabra suya jest demoniaka. No tak, bo generalnie po tym, co teraz Kościół katolicki robi z ludźmi, co zawsze robił, to zawsze to była demoniczna kultura religijna. Tak z mojej obserwacji tak to wygląda. Ella dice que la cultura católica siempre fue una cultura demoníaca, como tú dices. Por supuesto, ellos adoraban al dios pez. Oni adorowali Bóg ryba. Por eso los papas tienen aquí una forma de pez. I dlatego... De un pez del mar, de un pez. Ci papieże to mają taką jakby czapkę w kształcie ryby. Faktycznie. Eso viene todo de Babilonia. To wszystko idzie z Babilonii. Igual que la paloma. Kościół katolicki ma swoje korzenie w Babilonii. Babilonią zostać zniszczony. Ha dicho que Babilonia debía que ser destruida. Y fue destruida. I była zniszczona. Claro. De ahí sale el misterio de la paloma. Stamtąd wychodzi jakby takie całe misterium, takie gołębia. Claro, la paloma dicen que es el símbolo de la paz. Gołąb to jest symbol pokoju. Y es el símbolo del demonio. A jest to symbol demona. De una diosa que estaba en Babilonia. Pewnej bogini, która la diosa, była w Babilonii. Claro, una diosa que era carnívora. Takiej bogini, która była mięsożerna. Practicaban el carnivorismo. Oni praktykowali... Carnival. Carnival to comieron gentes? Claro. Były kanibalami, byliby, zjadali mięso. Claro. Nawet chyba ludzkie nawet. Humano tam wie? Claro. Tak, mięso ludzkie zjadali. Claro, de ahí viene todo... Kanibale. No, właśnie bardzo mnie to dziwiło, że księża nie czują wstydu z piciem dużej ilości alkoholu. Dice que porque curas no lo traído la atención que no toman mucha cantidad de alcohol. ¿Quién? Los curas. Los curas que no toman. Que toman. Ah, que toman alcohol porque. Ya sorprendido. Claro, normal que se sorprenda porque no es normal que un hombre que lleva una vida espiritual tenga que beber tanto vino. Nie jest normalne, żeby osoba, która ma życie duchowe, pije tyle wina. Claro, su conciencia no es tranquila. Jego świadomość nie jest spokojna. Su espíritu tampoco. Jego duch też nie jest spokojny. Entonces necesitan agresividad, alkohol. Potrzebuje czegoś agresywnego. Carne, alkohol, mięso, seks. Ja mam właśnie pytanie, bo cały czas w tym kościele katolickim wybucha coraz to nowy skandal związany z pedofilią. I ja zobaczyłam to moim trzecim okiem, że pedofilia ma swoje zalążki w kulcie
zasysania energii z dzieci, że to jest po prostu żywienie się tą najgorszą energią strachu, bólu dzieci. Ella ha visto con tre ojos que ser un pedófilo, que quiero decir que los curas lo hacen cada vez más en la televisión y todo eso. Entonces, esto es que ellos chupan energía de los niños. Forma vampirismo energético. Esto es sistema de vampirismo energético de los niños. Por supuesto, porque los niños son virgen. Ponieważ dzieci są czyste, están puro, są czyściutkie i ellos ven la energía i oni widzą tą energię tego dziecka y la necesitan, i ją potrzebują, porque ellos son los enfermos. Bo oni są chorzy. Ellos están mal, no están bien. Oni nie są, nie czują się dobrze, nie są czyli dobrze księża, ze sobą. Czyli są po prostu wcieleni, no można powiedzieć, że to są demony Babilonu. Ella dice que los curas pueden ser demonios de Babilonia. Remanecen de allí, vienen de allí, del tiempo de Babilonia, toda la cultura de la Iglesia Católica Romana to, nace cultura, de ahí. Cultura Kościoła Katolickiego Rzymskiego to właśnie tam się rodzi. Viene de Babilonia y todo esto está mezclado, y está tapado, está camuflado. Jest to kamuflaż jest zrobiony tego wszystkiego. Claro. Hay mucho interés por medio. To są interesy między tym wszystkim jeszcze. Dlaczego ekonomiczne? Dlaczego wykorzystali postać Jezusa do swojego marketingu? Porque ellos utilizaron la persona de Jesús para su marketing. Ahí está, porque tenían que encontrar a alguien. Oni musieli kogoś spotkać, para poder expandir, żeby to jakoś tak rozmnożyć. Y a Jesús lo pusieron de pantalla, pero de espalda está toda la porquería. Z przodu jest Chrystus, a z tyłu na zaplecami całe inne brudne rzeczy. No tak, tak, bo to wszystko wiadomo, jak ktoś wejdzie, wniknie w te pisma, to wie. Es igual que María, María, tak, Maria, la Virgen María. Ta czysta Maria, la han utilizado, pero też ją wykorzystali. A ella no la pusieron en su sitio. Estas son historias muy especiales que hay. Y las personas que son estudiosas llegan a, a encontrar toda la verdad. Está todo escrito. Wszystko jest napisane. ¿Gdzie to można znaleźć? A dónde se puede encontrar estas casas? Eso hay libros especiales que są el estudiante de teología y de todas estas cosas va buscando y se va informando. I można się doinformować o tych wszystkich rzeczach. Pero hay que buscar, ¿eh? Ale trzeba po prostu szukać. Mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj była też taka głośna sprawa związana z matką Teresą z Kalkuty, że to wszystko też był marketing, bo mistrz był w Indiach. Czy mistrz słyszał coś na temat tego matki Teresy z Kalkuty? Czy faktycznie to jest prawda? Czy słyszał o jakichś spekulacjach, czy po prostu nic na ten temat się nie Tú como tu opinión sobre María Teresa de la Calcuta, que es una especulación, o realmente esta mujer ha ayudado, ha estado bien, ¿cómo tú lo piensas? Bueno, yo hay muchas Madre Teresas, hay muchas gente, hombres mówi, y mujeres. On mówi, że jest dużo takich matek Teresy, jak Teresa Calcuta. Pero esta es persona fue puesta por la Iglesia Católica. Ta osoba była położona przez para hacer un marketing bonito de la Iglesia piękny, y coger donativos, muchos donativos. Kościoła katolickiego i żeby piękne dotacje zbierać. Tego gobierno, mucho gobierno, da mucho donativo. Różne rządy danych państw dały dużo dotacji. Śledztwo kanadyjskie potwierdziło to, co mistrz mówił. Una investigación canadiense confirma lo que tú estás ahora mismo diciendo. Seguro, vaya. Tak, na pewno. Tak, tak było. Es que es así. Tak, mówi mistrz. Tak. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie... Una pregunta para ti sobre... rodu słowiańskiego. Raíces de... Sociedad lo que son slovianos. Lo que son tribu de nuestro país, Rusia y Polonia y todo eso, tribu slovianos. Slovanos, slavos. Estos países tuvieron una cultura aria. Te korzenie tej kultury są aryjskie korzenie. Claro, kultury. Alemania, Finlandia, Dinamarka, Suecja, Noruega, Rusia, Rosja, Praga, toda esta Praga. Parte claro, de Checo, todo eso, ahí hubo una cultura muy fuerte. Ta była kultura bardzo silna. Y de ahí empieza pues, lo que pasó con
con Hitler, que quería tener una raza pura. To tak jak tam też się zaczyna taka historia jak z Hitlerem, że on chciał po prostu mieć rasę, czystą rasę. Aro? Eran hombres rubios, to byli hombres fuertes, blancos, con una piel blanca, ojos azules, i oczy mieli niebieskie, y con mucha cultura. I to, to jest dużą kulturą. Pero Hitler lo que pasó es que él lo confundió todo. Hitler po prostu miał trochę konfuzji z tym wszystkim razem. Claro. Y se equivocó. I się pomylił. Y después la historia de Hitler tampoco la cuentan toda historia verdad. Historia Hitler też się nie mówi wszystko prawdy o nim. Por ejemplo, Bush, hijo, ha matado más gente que Hitler. Zabił więcej ludzi jak Hitler. Pero el doble, la iglesia católica también en África. W Afryce. En África está matando a miles de personas, miles. Zabija tysiące ludzi w Afryce. Słyszałam, że też w Ameryce Północnej i Południowej Kościół katolicki zebrał swoje źródła w czasie kolonizacji. Y he escuchado que la Iglesia Católica también ha recibido sus cosechas muy grandes en, cuando colonizaba América del Sur y el Norte también. Por supuesto. Tak, esto prawda. Por supuesto, es la gran ramera que se dice. La gran ramera es la Iglesia Católica. Gran ramera to jest Kościół katolicki. Que habla en la misma Biblia. Gran ramera, Wielki Babilon. To jest to. To Grande Lamera. La gran ramera. Ramera. To jest Kościół katolicki. To jest tak z moim widzeniem. To jest tak, żebyś napisane, a ja widzę, że esto se confirma con su visión que ya tenía. Por supuesto, seguro, vaya. To jest naprawdę tak jest. Dziękuję, mistrzu Haribol. Haribol, rade.